Trochę mi serce poruszyło i dlatego prosiłem Państwa o ewentualne przybycie. Dotyczy takiej sytuacji, no myślę, że przykry dla mnie jako wojewody, członka rządu w terenie, gdzie pewne pozytywne impulsy, inicjatywy, starania rządu, aby coś się udawało, były jakby z udziałem rządu. Dzisiaj, z tego co wiem, miało miejsce oddanie 3 obików w Bydgoszczy. Ani informacji o tym nie mieliśmy, ani zaproszenia, przynajmniej informacji publicznej, to powinna być. W skali województwa to na pewno zdarzyło się pierwszy raz. Nie wiem, czy w skali województwa oczywiście, ale myślę, że jak zarezygnuję, że jeden z pierwszych takich przypadków, a może pierwszych w kraju, to daleko dużo się nie pomyli. Tak, Państwo jesteście oczywiście dziennikarzami, pewne sprawy widzicie. Ale może jeszcze była pełna informacja o rynku, bo powinien się ją zebrać. W tej chwili w kraju jest prawie już 2000, łącznie będzie na koniec roku. W naszym województwie 157, 11 wydoszczy. Jeżeli o programie mówimy, to na pewno biorąc czysto matematykę tego uwagę, to co 18% mieszkańców mieszka w Bydgoszczy, to tylko 7% z nich może statystycznie się cieszyć sam w Bydgoszczy dzieci z tego, że dzieci są. Także tak to wygląda. Czyli 7% rolników z naszym województwem powstało w samym Bydgoszczy, a 18% mieszkańców tego Bydgoszczy mieszka. Przy czym dlatego między innymi prosiłem o przyjście, bo wydaje mi się, że współpraca moja, oczywiście dzisiaj też, może zacznę, mówię to zrozumiałem, bo wszyscy wiemy, że jestem wskazany jako kandydat w wyborach prezydenckich i gdzieś przez pryzmat tego faktu na pewno te słowa mogą być przez Państwa odbierane, ale to się zbiera przy takiego czasu, to zła współpraca. Zła współpraca polegająca de facto na tym, że jest to po prostu nie było. Znaczy z mojej strony zawsze była deklaracja. O ile wojewoda może działać bez samorządu, i tak samo samorząd może być wojewoda, ale wydaje mi się, że zawsze, gdy jest współpraca, to dużo, dużo dalej można zajść. A myślę, że przez te prawie 3 lata, jak pełni swoją funkcję, możemy pokonać jedną rzecz. Często do nas przyjeżdżają ministrowie do regionu i do samej Bydgoszczy. To jest tak, że pewien, mi się wydaje, taki sygnał, że nie jest dobrze z tą współpracą. Nie tak w tym roku chociażby, tak z regulatorem, bo przy każdej wizycie ministra, jeżeli tylko mogę, oczywiście postaram się do tego województwa uczestniczyć. Myślę, że większość rządu była w naszym województwie. Premier był, obecny prezydent był parokrotnie. No to jakoś nasze miasto omijają. Omijają teraz od 2 czy 3 tygodni, kiedy Platforma zdecydowała się nie wystawić w wyborach prezydenckich, tylko to już jest od dawna. Uczestniczyłem jako bydgoszczaninem w serce. Biłem nieco mocniej i tak może zazdrośnie, jak kto robił przykładowo w ciągu 2 miesiąca, czy dwóch, przyjechał minister Zdrowia Grabaczyk z dobrą informacją o środkach na szosę lubicką, był minister Drojecki ze środkami na renowację zabytków toruńskich był, czy może nie był, ale informacja była pozytywna od ministra sportu, że mają środki na salę sportową, centralne środki, pan minister Kudrycka, bo no myślę, że sporo tych spostrzeżeń z tego wynika. Ja rozmawiam z ministrami, bo oczywiście staram się, choć nie jestem odpowiedzialny, przez pana prezydenta dbać o interesy miasta, szczególnie w tych trudnych sprawach, gdzie trzeba rozmawiać, bo bez rozmowy wiele spraw się nie załatwi, to znaczy czy straszeniem, czy obrażaniem się, czy innych na pewno wiele trudnych spraw się nie załatwi. Także urzędnicy pana prezydenta, choć wiem, że on jest temu przeciwny, się kontaktują z moimi urzędnikami w wielu ważnych sprawach, pomagaliśmy im przy podobnej linii tramwajowej. Pomagaliśmy przy sprawach dotyczących planu zagospodarowania,
kadrów, są tutaj fachowcy i inni fachowcy chcą z tej wiedzy skorzystać. Każda raz taka pomoc jest udzielana. Jeżeli tylko możemy, to stwierdzę, że nigdy nikt bez pomocy, jeśli nikogo nie to był samorząd przy urzędników i mężczyzn, którego nie pozostawili. Także można na pewno, tak jak to dzisiaj wygląda i od już dłuższego czasu wygląda. Na tym stanie jest tylko jedno ciało, jakim jest miasto Bydgoszczy. Takie jest moje zdanie. Także ja jako wojewoda muszę to z pokorą przyjąć, że tak jest, ale no, kończę pracę, to jestem Bydgoszczyniem i chciałbym, żeby to miasto się oczywiście rozwijało. To jest temat jakby dotyczący tej współpracy, czy trudnej współpracy. Przecież tak mówię, ona nie jest narzucona. Ja mam też jedną zasadę i żaden samorządowiec mi nie powie, na pewno mogę to właśnie powiedzieć, że wtrącam się w sprawy samorządu. To znaczy zastrzeżono tylko dla samorządu. Mam taką zasadę, że każda tego typu moja jakaś prośba, czy nie, telefon, czy sugestia byłoby przekroczeniem granicy między rządem a samorządem. To znaczy przedstawiciel rządu nie ma prawa, według mnie, tak ja przynajmniej to postrzegam, wkraczać w sferę zastrzeżoną dla samorządów. Nigdy tego nie robiłem, nie mówię to otwarcie, bo nigdy mi się nie zdarzyło. Jestem zawsze bardzo wyczulony na to, aby tego zarzutu nikt nie postawił. I może drugi temat, też trudny, no może nie temat, to źle powiedziałem, ale dzisiaj jak powiem, bo myśmy 1 września, wszyscy myślimy o innych wydarzeniach. W jednej uroczystości uczestniczyłem, w drugiej będę. 1 września to także dzień rozpoczęcia roku szkolnego, ale powiem szczerze, miałem duży kłopot, żeby uczestniczyć. Miałem dużo dzisiaj obowiązków, więc nie chciałem wejść z miasta Bydgoszczy. Chciałem uczestniczyć w szkole, w rozpoczęciu roku szkolnego. Nie akurat będzie pan prezydent planował, tylko w innej. Jest dyskomfort. Dyskomfort, gdzie zgłaszają to i moje koleżanki, koledzy, osoby obce. Po prostu nie wiem w jakiej formie, ale czują się pod taką presją, że mają się ode mnie bardziej izolować, tak to nazwę. Także no byłem proszony, żebym po prostu do ich szkoły nie przyszedł. No ciężko jest to dla tych osób. Czy to rozumiem, czy nie rozumiem, to nie wiem. Zawsze mówię, że tych osób się tylko raz łamie, a potem już do końca życia jest złamane. Także jest to przykre i no, takie są sytuacje dla mnie. To jest także też dyskomfortowe, bo są osoby, z którymi chętnie rozmawiałem na różne tematy, radziliśmy się nawzajem. W tej chwili tych telefonów nie mam, wizyt w urzędzie nie mam. Myślę, że jest to jakaś trudna sytuacja dla wszystkich. Także dzisiaj było to zgłoszone nieformalnie, ale jak nie będę musiał się tym zająć globalnie. Do kuratorium, że dyrektorzy szkół na przykład dostają listy z ratusza z poparciem na budowę akwaparku i na radach pedagogicznych. Ten temat jest poruszany i z tym wypadany. Także takie informacje mam. Nie wydaje mi się, żeby to była właściwa droga. W każdym razie sporo osób ma dyskomfort z tego faktu, że mnie zna i chciałby się ze mną kontaktować, ale się nie wiem, czy boli, czy obawia. Myślę, że to wszystko, co